Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na 121. Mapa Himmelsdorf, bitwa spotkaniowa. Nie pytajcie się mnie teraz, co ja robiłem w tej bitwie, bo nie pamiętam. Chyba pojechałem na hila. Tak mi się wydaje. Zresztą jestem najbliżej szczytu. Więc tak zdecydowanie to miejsce się wybieram. Krzyczę o pomoc. Tak na wszelki wypadek. No właśnie. I pomoc nadchodzi. Nadeszła. Mamy Batchata. Mamy wrogiego Ru, który dostaje na wstępie. Mamy Ru, które schodzi. Mamy podjeżdżające czołgi sojusznicze. Mamy wrogą E5. Mamy mniej... Liczę na to, że mamy jakiekolwiek wsparcie. A tak naprawdę jesteśmy tutaj z Batem sami. Zobaczcie, nic więcej nie podjechało. My jesteśmy w pułapce. Wystarczy, że przeciwnicy objadą nas z drugiej również strony. I właśnie to czynią. No i będzie pozamiatane. Batchat się wystrzela. Nie będzie miał kto pomóc. Co pozostaje w takiej sytuacji? Zginąć marnie. Zginąć marnie, albo też... Nie wiem. Nie wiem co. Podjeżdża co prawda teraz kolejna pula czołgów. Dwa kolejne czołgi. No ale Ferdynand jest tak obity, AMX nie stanowi większego zagrożenia, więc ja się z tego hila postanawiam ewakuować. T29 zresztą też ledwo żyje. Czy to słuszna decyzja? Czy też... nie wiem. Czy też zostawiłem sojuszników? Sami ocencie. No mówię, no... Cóż, tak zdecydowałem. Po prostu tak zdecydowałem. Zobaczcie. Praktycznie cały zespół wroga jest na tym hilu. Jeszcze nasi się trzymają, tylko dlatego, że tam podjechał ten AMX i ten Ferdynand i każdy boi się na Ferdka wyjechać, chociaż Ferdek jest na hita. Ja jadę na snajpę w tej chwili. Zamierzam wykorzystać jeszcze ten moment. O, już właśnie ten moment minął. Jeszcze może złapię kogoś bokiem. Jest 704. Może jeszcze jeden strzał. No ale już wszystko posnikało. Wszystko padło. Niestety. Wynik 5-7. I kiepsko się dzieje. Jak Pantera dwójka wraca do obrony. 5-8. Isu gdzieś też tam krąży na podzamkowej. Tutaj artyleria uciekająca w bok. Stawiam delikatnego sidescrapa. I próbuję wyhaczyć tego ISA 3. Artyleria sobie poradziła, bardzo fajnie. Dobiła gościa. 7-10. Zadawałem hity. Czekam na tą E5. No, nie chcę się pojawić, więc sam się po nią wybiorę. Ze wzgórza reszta przeciwników cofnęła się, więc... To jest dobrze. Tutaj mamy tylko dwa czołgi. Mamy piątkę, mam T-32 na wykończenie. I T-32 właśnie schodzi. Czas ruszyć w pogoń za E5. Oj, nasze E100. Biedne E100 osaczone przez przeciwników. E5 strzeliła, zaraz pewnie przeładuje. W tej chwili patrzy na Artę. Zawaliłem ten strzał. Mogłem dłużej skupić. Wyjeżdża nasza Jagdpantera. I teraz powinno być już lepiej. No może nie do końca. Dobra. Przeciwnik wykończony. Jakimś cudem. I teraz zacznie się dopiero jazda. Tak naprawdę.
Coś trzeba zrobić. Wynik po 11. No, ale zobaczymy. Na podzamkowej Emil. No to jedziemy po niego. Jest chyba sam. Jeszcze tylko spojrzę, czy niczego tutaj nie ma. Nic się nie pojawia. Jeszcze nic. Zresztą Isu pilnuje tego wjazdu. Muszę pomóc. Jak Panterze 2? No, nie pomogłem. Isu ma teraz swoje problemy. Jeszcze się nie zaświeciłem, więc to jest dobry znak. No, tylko że z dwóch stron jestem brany. Tak, strzał niesamowity, ja wiem. Prawdę mówiąc, nie znoszę tego działa. Nie cierpię wręcz. Udało się zdjąć 704. Tutaj mamy również wsparcie artylerii w trybie TD. To teraz moja kolej, żeby pozałatwiać czołgi T-62A. Gdyby to był czołg o większym pancerzu bocznym, to na pewno by tego nie udało się zrobić. Mamy WZT-132, ostatni z czołgów przeciwnika. Chcę pogrywać chyba w kotka i myszkę. No dobra. Trzeba na to uważać. Ach, schował się tutaj właśnie za tymi ruinami budynków. Gdzieś na środku poluje. Jest ode mnie szybszy, mobilniejszy. Ja tutaj nie mam niestety przestrzału. On zniknął. Najważniejsze jest to, żeby samemu oddać pestkę jako pierwszy. Jeżeli on odda pestkę jako pierwszy, to wtedy będę miał prawie że przerąbane. Tutaj mam 440 uszkodzeń, czyli on jest na 3 moje hity. Ja jestem dla niego też na... nie, WZT, zależy jakie ma działo. Na 3-4 hity. On szybciej ładuje. Ucieka. Zaraz dorwie naszą artylerię. Wracam się pomóc. Mam nadzieję, że Arta chociaż go na chwilę przytrzyma. Nie przytrzymała. Taka zabawa w kotka i myszkę. Tylko nie wiadomo, kto jest kotem, a kto myszką. Może tutaj? No, sugeruje mi Batchat, żebym jechał na... Żebym jechał na kapa. Może to jest jakieś rozwiązanie. Ale nie jestem pewny, czy akurat ten przeciwnik pojechał na Hila. Może tak, może nie. Na kapa mogę sobie pojechać, ale inną stroną. Zaświeciłem się. I przeciwnik złapany. Zniknął. Znowu będzie pewnie uciekał. Nie, stoi na bazie. I to jest dla mnie idealna sytuacja. Wiem, że on stoi na bazie. On też wie, że stoi na bazie. Wie, że ja wiem, że on stoi na bazie. Tylko on nie wie, z której strony podjadę. A mogę sobie wybrać stronę każdą. I środek, i prawo, i lewo. No to wybieram środek. Tylko, że nie dałem się... nie dałem... no, tak podjechałem troszeczkę... nie w ten sposób, co trzeba, i dałem się wykryć, i teraz trzeba to zrobić inaczej, już na bezczelnego. I właśnie, muszę się wycofać jak najdłużej, żeby on nie strzelał, żeby nie wykorzystywał swojego DPM-u. Fuksiarsko troszeczkę złapałem go na auto-aima, no on się zatrzymał, gdyby był w locie, to gdyby był na pełnej prędkości, to na pewno ten auto-aim by nie zadziałał. A tak, jakoś się udało.
Gdyby wyjechał wcześniej na mnie, porobił wokół mnie kółeczka jakieś, to myślę, że miałbyś dużą szansę mnie wydziobać. A tak jakoś się udało. Przejdźmy do wyników. Padła pierwsza klasa. Nie wiem, dla mnie to jest szok w ogóle, że pierwsza klasa wpadła za taki wynik. 3000 obrażeń, 5 fragów, 1062 expa. 3000 obrażeń na dychach i pierwsza klasa. Nie wiem, naprawdę, jeszcze można powiedzieć, że 2600, bo jeszcze strzał swojego, to już w ogóle. Asysty, co prawda 1207, ale co to jest? Nie, to po prostu nie mieści się w głowie. Ten czołg musi być tak słaby, tak mało popularny, że po prostu ludzie, którzy nim grają, go nie ogarniają, tak jak ja. No i dlatego na dobre wyniki, na pierwszą klasę, czy nawet na masterkę wystarczają jakieś śmieszne wyniki. No cóż. Nie polecam tego czołgu na pewno. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.